Cześć, witam Was, monter. Dzisiaj wymyśliłem sobie, że rozbiorę L-Rider Lava Tube. Dlaczego? A dlatego, że znajdująca się pod wyświetlaczem Plexi, która pozwala nam widzieć wyświetlane cyfry, po trzech upadkach przesunęła się gdzieś i nie mogłem wyraźnie widzieć tego, co wyświetla wyświetlacz. Zastanawiałem się, jak się do tego zabrać. No i zabrałem się od strony miejsca, w którym przykręcamy kartonizer, cokolwiek innego. Tak wygląda już poniekąd wyjęte wszystko. Pokażę Wam, jak z tym walczyłem. Nie będę składał, żeby ponownie rozkładać, dlatego że to wszystko jest bardzo mocno ściśnięte ze sobą, jednakże da radę to rozebrać. Najpierw trzeba wyjąć ten plastikowy element z tej metalowej tulej, która jest głębiej wprasowana w tą tubę. Ja do tego użyłem podwójnie złożonej szmatki i regulowanych szczypiec. Zakładając to na plastikowy element i przesuwając lewo, prawo, aż mi wyszło. Nie można za mocno pociągnąć, ponieważ do tego kapsla są przylutowane przewody. Przewód plusowy i przewód minusowy. Plusowy jest do wewnętrznego punktu przylutowany, minusowy do zewnętrznego. Jak będziecie odlutowywali, pamiętajcie, aby porządnie rozgrzać lutownicę. Są tu plastikowe elementy i grzanie grota na cynie w tym miejscu sprawi, że roztopicie plastik naokoło i wszystko wyskoczy z siebie. Jak wyciągnąłem tą metalową tuleję z tuby? Wziąłem szczypce w ten sposób, uważając na elektronikę w środku, raz za razem podważałem z kolejnej strony, aż cała ta tuleja nie wyszła. Trwało to chwilę, ale nie było tragedii. Da radę to zrobić. Ja tu niechcący urwałem sobie przewód dodatni z tuby. Wspomogę się światłem latarki. Tak wygląda tuba w środku. Co dalej? No, mógłbym zakończyć tutaj moje działania, dlatego że mam w pełni dostęp do tej płytki tutaj, o tej, która mi się wtedy przesunęła i nie mogłem oglądać tego, co wyświetla wyświetlacz. Jednakże spróbuję wyjąć wszystko. Jeśli dotarłem do tego momentu, postaram się wyjąć resztę. Tutaj na dole, między pierścień, ten, który tu widzicie, a tubę, jest wbity pręcik, mały metalowy pręcik. Myślę, że właśnie jest wbity po to, żeby tuleja nie mogła się przesuwać. Jak go wyjąć? No ja wpadłem na pomysł, że go wygnę. On wystaje tam dużo mocniej pod spodem. Jak go wygnę? To uda mi się go dalej wcisnąć. I tak raz za razem. Tak, serce mi zamiera za każdym takim dziwnym dźwiękiem. To prawda. Ale czego nie robi się dla ludzkości?
cały czas z tym walczę, tak samo. No, jeszcze troszkę. Światłem z latarki. No, chyba mi się go udało wydobyć. Tak, udało mi się go wydobyć. Jest to taki mały kręcik. Tuleja jest wolna od blokady i faktycznie zaczęła się ruszać. Z tego co widzę, to ta tuleja wychodzi razem z elektroniką. Więc jeśli wychodzi z elektroniką, to spróbuję klawisze pozostawić w pozycji dowolnej, żeby oni z mnie nie zaczepiły i żebym ich potem nie pogubił. Oparłem śrubokręt na pinie dodatnim. I udało się. Wyciągam elektronikę z tuby. Bardzo ładna elektronika. Pin dodatni siedzi solidnie, więc można w niego jednak pukać młoteczkiem. Tak wygląda elektronika Ridera. Tak wygląda wnętrze tuby. No, teraz mi pozostaje tylko, już tylko, przygotować swój urwany przewód dodatni, przymocować ten nieszczęsny kawałek plastiku, który zruszyłem, gdy mi lądowała tuba dwa razy, a nawet trzy na ziemi, złożyć wszystko do kupy i uruchomić. A o tym w drugiej części, jeśli to zrobię, to złożę tubę i odpalę. Powodzenia.